Emanuel Olisadebe zdradził, dlaczego Mundial w 2002 roku dla reprezentacji Polski okazał się totalną klapą. Atak na Roberta Lewandowskiego. Polakowi oberwało się za to, że ma po prostu fajny samochód. Siemanko, ja jestem Mateusz i witam was w drugi dzień świąt. Dziś tego filmu tak naprawdę miało nie być, no ale i tak siedzimy w domach. A do tego pojawiło się kilka ciekawych tematów. Tak więc zapraszam do oglądania. Nowa fura Lewego to był prawie news dnia. Omal nie zepchnął z portali kolejnych informacji o rosnącej liczbie ofiar pandemii na świecie, nie tylko w Polsce czy w Niemczech. A afiszować się dziś czerwonym Porsche wartym milion czegokolwiek jest zwyczajnie obrzydliwe. Takie słowa znalazły się w felietonie Tomasza Muchy, dziennikarza portalu sportdziennik.com. Dokładnie chodzi o Porsche 911 Speedster, którym Lewy ostatnio pojawił się na treningu Bayernu Monachium. Również dokładnie wiemy, że państwo lewandowscy przekazali milion euro na pomoc, ale i to się nie spodobało, ponieważ możemy przeczytać. Otóż jest to iście szlachetny gest opakowany w wyrachowaną wizerunkową reklamę. Zobaczcie, daję, pomagam, solidaryzuję się. I niech wszyscy wiedzą, żeby czasem ktoś nie przeoczył. Aplauz, zachwyt i pokłony. Moim zdaniem jest to bardzo uszczypliwy, no i po prostu chamski atak na osobę Roberta Lewandowskiego. I nie mam też zielonego pojęcia, jaki cel przyświecał autorowi i co go skłoniło do tego, aby to opublikować. W każdym razie chciałbym poznać waszą opinię na ten temat. Zastanawia mnie, jak wy to odbieracie. Jest to zasłużona krytyka za to, że Lewy ma po prostu fajne auto, czy być może bezpodstawny atak na osobę polskiego napastnika? Czekam na wasze komentarze. Brazylijskie media oszalały na punkcie mamy Neymara, a raczej jej nowego chłopaka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ma on zaledwie 23 lata. Nazywa się Thiago Ramos, jest modelem, który od jakiegoś czasu zna się z Neymarem. Oznacza to, że ojczym Neymara jest od niego młodszy o prawie 6 lat. Kilka tygodni wcześniej dziennikarze zauważyli go na urodzinach Neymara, które odbywały się w lutym tego roku. Teraz pewnie zastanawiacie się, co z ojcem Neymara, ale spokojnie, jego tato żyje, ma się dobrze. Jak pewnie wiecie, jest jego menadżerem, a ze swoją żoną, czyli mamą Neymara, rozszedł się w 2016 roku. Obecnie mama Neymara ma 52 lata. A tak z ciekawostek dodam, to w 2017 roku Thiago Ramos powiedział, że jego największym marzeniem jest spotkanie brazylijskiej gwiazdy piłki nożnej. Pytanie, czy wtedy myślał, jak może potoczyć się jego życie. Eden Hazard w poprzednim tygodniu był na antenie belgijskiej stacji telewizyjnej RTBF, której udzielił wywiadu. Obecnie przebywa w swoim domu w stolicy Hiszpanii i jak dokładnie wiemy, zbytnio nie może się poruszać. Opowiedział, jak obecnie wygląda jego życie. Źle nie jest, mamy ogród i w obecnej chwili wiele osób może mi tego pozazdrościć. Praktycznie spędzam tam całe dnie, bawię się z dziećmi w ogrodzie. One mają też zajęcia szkolne przez internet. Staram się nie jeść za dużo. W spiżarni mam babeczki i ciężko tam nie zaglądać, skoro wiem, że one tam są. Wiele osób zwracało uwagę Belgowi, że jego głównym problemem jest jego masa ciała. Hazard ma problemy z nadwagą, co było widać już w Chelsea. Myślą jednak, że Eden jest to odpowiedzialny gość i na pewno sobie z tym poradzi i zadba o właściwą formę. W jednym z ostatnich filmów zapytałem się was, na ile wyceniacie wartość Wojciecha Szczęsnego, oczywiście jako bramkarza. Tak wyglądają te statystyki. 58% ankietowanych zaznaczyło, że Wojciech wart jest od 61 do 80 milionów euro. Inne zdanie na ten temat ma chyba najpopularniejszy portal Transfermarkt, który zajmuje się wyceną piłkarzy. Ich zdaniem Polak powinien kosztować około 32 milionów euro. Na pierwszym miejscu znalazł się Jan Oblak, bramkarz Atletico Madryt, którego wartość oszacowano na 80 milionów euro. Ex aequo na drugim miejscu znalazł się Alisson Becker oraz Marc-André Ter Stegen, obaj wycenieni na 72 miliony euro. Na identyczną kwotę co Polak została wyliczona wartość Kepy Arrizabalagi. Nawet jeżeli nie możecie go pamiętać, to na pewno kiedyś gdziekolwiek usłyszeliście nazwisko Emanuel Olisadebe. Napastnik nigeryjskiego pochodzenia w latach 2000-2004 grał dla reprezentacji Polski. W 2001 został wybrany 29. napastnikiem na świecie, a tego samego roku został 4. sportowcem Polski. Rok później nasza reprezentacja zagrała na mundialu w Korei Południowej. Niestety z grupy nie wyszliśmy i zajęliśmy dopiero ostatnią pozycję. Emanuel Olisadebe w rozmowie z Przeglądem Sportowym powiedział swoje zdanie na temat porażki na tak wielkim turnieju. Niektórzy koniecznie sami chcieli błyszczeć. Szybko wychodzi, gdy ktoś nie daje z siebie wszystkiego. Do tego dochodziły walki między dziennikarzami i starszymi zawodnikami, konflikty o reklamy.
W profesjonalnym sporcie bardzo ważne są detale. To tak jak w tenisie, walczą Nadal i Federer. Prezentują podobny poziom. O losach zwycięstwa przesądzają bardzo drobne kwestie. Wystarczy, że jeden zawodnik gra źle i od razu cały zespół gorzej się spisuje. W Polsce wielokrotnie czułem się samotny. Nie mam wielu przyjaciół, jestem introwertykiem. Zamiast spędzać czas z innymi ludźmi, zawsze wolałem pograć w PlayStation. Być może Real Madrid już niedługo powróci do treningów. Już w poprzednim tygodniu trenowali piłkarze Realu Sociedad. Jest to pierwszy klub z Hiszpanii, który się na to zdecydował. Jak na razie powrót królewskich jest dopiero planowany, a pracownicy klubu starają się stworzyć jak najlepsze warunki, aby to się udało. Jednak sytuacja w Madrycie nie jest dobra i władze miasta mogą się nie zgodzić na takie rozwiązanie. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zachęcam do jego ocenienia oraz oczywiście subskrybowania naszego kanału. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do usłyszenia.